Siema, chciałbym zainstalować sobie shadery do 5M, żeby podbić sobie kolorki. Już Ci pokazuję, jak to zrobić. Na wstępie zostaw subskrypcję na kanale, łapkę w górę oraz wbijaj na nasz serwer Discord, bo właśnie stamtąd biorę różne presety do tych shaderów. To tyle, lecimy do oglądania. Dobra, więc na wstępie wchodzicie sobie w przeglądarkę, wpisujecie takie coś jak reshade, wchodzicie pierwszy link po prostu tutaj w reshade i na samym dole pobieracie tą opcję. Jeżeli, już wam uprzedzam, jeżeli wam nie będzie działać ta opcja, bo to jest wersja 5.3, to musicie pobrać jakby starszą. Chyba podajże się ją, klikacie tutaj i tutaj po prostu sobie wybieracie, którą wersję chcecie pobrać dokładnie. Mi na przykład działa wersja 4.9, ta 5.3 na przykład mi nie działa. Z Xadem, jak moim ziomkiem też próbowaliśmy, to właśnie też nam nie działało. Tylko te 4.9, jeżeli nie będziecie wiedzieli, jak pobrać tą starszą, to u nas na Discordzie będzie do pobrania, więc na spokojnie sobie to możecie pobrać i się niczym nie stresować. Kiedy to pobierzecie, wrzucacie sobie to z folderu pobrane właśnie na pulpit. Odpalacie to, klikacie to pierwsze, browse. Tutaj musicie po prostu poszukać jakby lokalizacji, gdzie macie GTA. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, już wam pokazuję, jak to zrobić. Odpalacie sobie na przykład Steama, albo jeżeli macie przez Steama, albo jeżeli macie GTA przez Epic Games, to właśnie odpalacie któreś z tych platform. W moim przypadku ja wejdę przez Epic Games, bo mam pobrane właśnie GTA z Epic Games. Ale na Steamie się robi to samo, wchodzicie po prostu na naszą grę, jakieś tam właściwość czy coś takiego, o, zarządzaj. Na Steamie to jest chyba właściwość czy coś takiego. No i klikacie tutaj, otwórz lokalizację instalacji. Otwiera wam się taki folder, klikacie wtedy tutaj, Ctrl-C, zamykacie to, klikacie ponownie tu Browse, klikacie tutaj, Ctrl-V i Enter. Wtedy wam się otworzy ten folder, gdzie właśnie to macie. Dzięki Xad, bo to Xad mi powiedział, że można kopiować te ścieżki, nie wiedziałem o tym. Klikacie GTA, otwórz. Teraz zrobić tak, Unchecked All i Check All, klikacie OK. I to wam się pobiera. Dobra, kiedy wam się to pobierze, klikacie po prostu sobie X. Teraz musicie odpalić 5M-a. Że odpaliście już 5M-a i do góry macie takie właśnie takie informacje, takie właśnie coś napisane, to właśnie klikacie jeszcze Home. No i jeżeli macie coś takiego, klikacie Continue i wtedy macie tutaj fajnie. Właśnie zadziałał wam tam ten reshade, czyli klikacie znowu Home, możecie to już zamknąć 5M-a. Kolejną rzecz, jaką robimy, wchodzicie do nas na Discord, link oczywiście jest w opisie. Tutaj macie taką zakładkę jak reshade, macie kanał jak wgrać. Tutaj jeszcze mój kolega Xad właśnie z Discorda jeszcze to dodatkowo nagrał, jeżeli byście mieli jakieś problemy tutaj na Discordzie, sam preset. No i tutaj, co nas interesuje, tutaj macie różne presety, jak to ma wyglądać u was. Niektóre podbijają bardziej kolorki, jak widzicie tutaj macie takie bardziej podbijane kolorki. Tutaj macie jakieś różne od innych youtuberów, tu macie na przykład roleplayowe. Ja bardzo je lubię, niestety je sprzedajemy, bo one są dosyć fajne. One są roleplayowe, ja na nich gram, one są bardzo fajne, no ale możemy sobie pobrać jakiegoś innego, na przykład tego Hydra. Jeżeli was na przykład zainteresuje właśnie te shaderki, które wam podbiją, to klikacie pobierz. To wam się pobiera, klikacie zachowaj. No i kiedy wam się to pobierze, to Discorda już możecie zamknąć. Otwieracie folder z pobranymi, przerzucacie preset na wasz pulpit. Teraz tutaj odpalacie ten komputer. No i wcześniejszą tą ścieżkę, którą skopiowaliście, klikacie po prostu tu Ctrl-V, Enter i znowu wam się otwiera ta lokalizacja z GTA. Tutaj jak widzicie macie różne takie pliki, takie jak się nazywa Hydra Preset i tak dalej, właśnie z tym takim zębatym kołem. To są różne presety, które ja już kiedyś wgrałem, no ale ja wgram jakieś nowe, żeby wam pokazać. Przeciągacie go po prostu tutaj. Kiedy go wrzucicie, nie do jakiegoś konkretnego folderu, czy tylko po prostu zamykacie i już macie ten preset wgrany. Teraz odpalamy na nowo 5M-a, wejdźmy na jakiś serwer, ja wejdę sobie na Granda, żeby wam to na szybko pokazać. Dobra, jak już jesteśmy na jakimś serwerku, klikacie sobie po prostu Home na klawiaturze, to klikacie to Continue i tutaj macie takie jak coś, właśnie tą zakładkę klikacie tutaj to. No i wybieracie stąd ten preset, który po prostu sobie pobraliście. Preset, który ja pobrałem, nazywał się Hydra Preset. Robicie Select. I się wtedy wybiera, klikacie Home z powrotem i macie ten preset wgrany. Ten wygląda, jakbym miał zaraz zrobić epilepsji. Ma tak podbite kolorki, że to jest masakra. Ale no ja pobrałem pierwszy lepszy po prostu, który zobaczyłem. Jeżeli macie jakieś Citizeny, to też to będzie jakoś inaczej wyglądać. Ja nie mam żadnego Citizena, więc to wygląda jakby tak defaultowo, można powiedzieć. Ale jeżeli macie jakiegoś Citizena, to może to u was po prostu jakoś inaczej wyglądać, więc możecie sobie to sprawdzać. Ale jeżeli wam to nie pasuje, to możecie sobie coś odznaczyć i zobaczyć, czy któraś opcja po prostu wam na przykład nie przeszkadza. Na przykład ta jest zbyt jasna, na przykład wyłączam to i już mam fajnie podbite kolorki, ale bez takiego jaskrawego.
Na przykład niektóre są, ja mam jeszcze inne presety, które można sobie posprawiać. Można te presety sobie zmieniać tak naprawdę, kiedy chcecie. Tu jest jeszcze jakiś inny presetik, który daje nam epilepsji. I tu jest presetik, na którym ja gram. On jest mega fajny, bo on podbija lekko kolorki. Nie jest jakiś super, że tak powiem, oczojebny, że dostajecie epilepsji, ale jest mega fajny, więc fajnie podbija kolorki. Dobra, to by było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że pomogłem wam pobrać te wszystkie presety, reshade'a i całego i mam nadzieję, że wam to zadziałało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, no i wbijajcie na naszego Discorda, bo tam wszystko jest do pobrania. To by było na tyle. Siema!